Moi kochani, jest sobota, godzina 9:09. Zaczynamy ten dzień, to znaczy ja już go zaczęłam jakieś 2,5 godziny temu, ale teraz rozpoczynamy go wspólnie. Wyciągnęłam właśnie rzeczy z szuflady, rzeczy letnie. To są rzeczy Edwarda. Ojej, to jest na niego już za małe. Te spodenki. Tak? Nie wiem. A to jaki to rozmiar? 86-92, to trochę duże na niego będzie. Nasze śniadanko nie jest jakieś ultra instagramowe, ale mamy tutaj jajka, placki z buraka, jogurcik. No i tak to wygląda. Jemy wszyscy razem. Edkowi bardzo te placki w ogóle smakują. Wiecie, co stwierdziłam? Że ja lubię się pakować. Dzisiaj wylatujemy. Miałam dzisiaj nie nagrywać, ale tak ogarniam, pakuję, ogarniam ciuchy i stwierdziłam, że nagram, bo chcę wam pokazać, jak generalnie dbam o swoje ubrania, bo ostatnio takie pytanie pojawiło się u mnie na Instagramie w Q&A, a ja właśnie totalnie to robię, ponieważ przygotowuję swoje rzeczy na wyjazd, prasuję, ogarniam i chcę wam pokazać, co to znaczy to moje ogarniam. I stwierdziłam, że zacznę vloga, bo generalnie umówiliśmy się, że nie nagrywamy w ogóle dzisiaj i na wyjeździe dopiero sobie coś tam nagramy, ale nie dałam rady, pobiegłam po kamerę, bo mam dzisiaj taki vibe, że chcę mi się nagrywać, chociaż słuchajcie, czuję się dzisiaj fatalnie, nie będę was oszukiwać. Boli mnie masakrycznie brzuch, dlatego że dostałam okres spóźniony po 4 dniach. Ja ogólnie od kilku dni myślałam, że wybuchnę, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Byłam tak spuchnięta, że nie dopinałam się w żadne spodnie. I nadal chyba jestem. Także w ogóle ten lot samolotem dzisiaj przyprawia mnie o jakiś dreszcz, ale damy radę. Moi drodzy, co to znaczy ogarniam ubrania? Właśnie sobie prasuję lniany komplet, który kupiłam w zeszłym roku w Zarze. Jak to len, zaciąga się. Mam mega pozaciągany ten komplet, więc te miejsca, które są pozaciągane, gole, jak widzicie, wczoraj też goliłam. Ja bardzo często golę ubrania golarką, dlatego że ubrania się zaciągają mychacą i tak dalej, żeby przedłużyć ich trwałość, po prostu je gole. Te spodnie, słuchajcie, przed chwilą wyglądały naprawdę źle, a teraz wystarczyło żelazko, golarka i będą za chwilę wyglądać jak nowe. Bez ściemy, ja miałam współpracę z tym urządzeniem, ale to, co wam teraz mówię, to nie jest materiał sponsorowany. Ja serio, odkąd to mam, to prasuję. I naprawdę polubiłam prasowanie. Może nawet nie tyle samą czynność, co jest to tym generatorem pary tak proste, że naprawdę prasuję praktycznie każdą rzecz, którą zakładam i po prostu te rzeczy wyglądają 100 razy lepiej wyprasowane, więc to jest kolejna rzecz, którą robię, żeby przygotować moje ciuchy na wyjazd. Za mną, moi drodzy, jest mega rozgardiarz, więc nie zwracajcie na to uwagi, dlatego że no, po prostu pakuję tutaj wszystko. Takie, powiedzmy, trudniejsze rzeczy do wyprasowania, jak na przykład właśnie ten lniany komplet, to wolę sobie wyprasować w domu, a tam tylko doprasować przed założeniem, dlatego że naprawdę, ogólnie ja zawsze takie lniane rzeczy, normalnym żelazkiem to się strasznie męczyłam, żeby wyprasować, a tym Philipsem to jest naprawdę chwila, moment, więc wolę po prostu zrobić sobie to w domu. I powiem wam jeszcze, że jeżeli chodzi o len, ja w ogóle nie powinnam go tak prasować, powinnam go wywinąć na drugą stronę. Jeżeli chodzi o len, to ja na przykład sobie ten komplet troszeczkę zniszczyłam i zniszczyłam go dlatego, bo jak generalnie pierzecie ubrania lniane, teraz w ogóle na pewno będziecie mieć trochę tych ubrań, bo zbliża się lato, ja bardzo lubię len latem, czy koszule lniane, czy w ogóle takie całe komplety, to pamiętajcie o tym, że jak pierzecie to, to albo się to pierze w takich specjalnych detergentach, na przykład do wełny, takich bardzo delikatnych, i nie dodajemy dużo. Malutko. Im mniej, tym lepiej, bo len nie lubi chemii. I jak się właśnie płucze w tych wszystkich płynach i w ogóle, to len się robi taki średni. Takie robią się, ja mam na tych spodniach, dlatego nawet już teraz, wiecie co, nie prasuję ich na lewą stronę, bo mi się już po prostu nie chce, bo one i tak już są takie mocno sfatygowane. Ja mam w mojej pralce też w ogóle wirowanie 1400 i powiem wam, że przez to zniszczyłam sobie kilka rzeczy, bo nie wszystkie
materiały i tkaniny lubią takie mocne wirowanie. Ostatnio zminimalizowałam i to tak konkretnie środki, których używam do prania. Tak sobie teraz pomyślałam, że to będzie fajnie wyglądało z tym. Ja to biorę. No, wcześniej na to nie wpadłam, a to może wyglądać naprawdę dobrze. Ja, słuchajcie, już się nie mogę doczekać nowych kolorów naszych topów i spodni Venice i spodni Sassy i Classy, bo to jest po prostu dla mnie najlepsza rzecz na lato, jaką mogę nosić. Kocham też tą naszą dzianinę, powiem wam, i będzie identyczna jak była, więc jeżeli macie te komplety, to będzie dokładnie taka sama dzianina. Zobaczcie, ja mogę wam pokazać, jak ona wygląda. Ona wygląda jak nówka po naprawdę intensywnym chodzeniu, bo ja odkąd to mam, to w tym chodzę cały czas na wszystkich wyjazdach i tak dalej. Całe lato w tym przyśmigałam. Po pierwsze, dlatego, że ja w ogóle bardzo lubię to nosić właśnie, na przykład jak mam okres, bo niby to jest takie kuse, ale wszystko zakrywa i nawet jak teraz na przykład mam taki brzuszek okresowy, wiecie jak to jest, taki, no, na przykład mega źle mi się czuła dzisiaj w czymś opiętym albo w czymś takim z gołym brzuchem i tak dalej, a to bym założyła śmiało, dlatego, że przez to, że te spodenki są tak powycinane, ta bluza jest taka idealnie dotąd, to naprawdę nawet jak no właśnie, jest jakiś okresowy brzuszek albo ktoś się mocno najadł, to wygląda się w tym dobrze. Ta bluza jest świetna, a my w ogóle bardzo, słuchajcie, przypadkowo nam wyszła taka fajna, w sensie może to dziwnie zabrzmi, ale ona w ogóle miała być trochę inna. Potem jakoś tak ją zmieniałyśmy ta konstrukcja. Ja nie wiem, to w ogóle ewoluował ten t-shirt w tą bluzę jakoś i finalnie naprawdę ona wyszła świetna. I to jest w ogóle moja ulubiona rzecz, mówi. Naprawdę. Jakbyście mnie zapytali, jaka jest moja jedna ulubiona rzecz, to ja bym powiedziała, że te komplety. One są po prostu świetne. I właśnie teraz wpadłam na to, że do takich długich, szerokich spodni to też będzie wyglądać dobrze. Więc chyba zabiorę sobie ten top Venice i założę sobie go do tych spodni. I w ogóle kolorystycznie też to są prawie że identyczne kolory. No, mega. Także tak. Shortów chyba nie będę brała, bo wzięłam sobie szary komplet. Ja już od dłuższego czasu, jak gdzieś wyjeżdżam, to robię sobie gotowe stylizacje na każdy dzień. My teraz lecimy na 4 dni, ale tak naprawdę na pełne 2. Także dobra, wezmę sobie też to ze sobą. Moje drogie, leci duża polecajka tych spodenek. Jeżeli znajdę, znajdę. Podam wam numer referencyjny. Tylko jak będziecie zamawiać, to nawet na stronie jest taka informacja, żeby zamówić rozmiar większy niż nosicie. I ja to potwierdzam, dlatego że ja takie spodenki zazwyczaj noszę w rozmiarze XS, a tutaj SK jest taka na mnie, tak to wiecie, okej. Okay. Na pewno nie chciałabym, żeby były mniejsze. Ja też sobie tak, słuchajcie, na luzie prasuję, bo wiem, że będę mogła to normalnie jakoś rozsądnie wsadzić do walizki, nie będę musiała robić rulonów, bo mamy dużą walizkę, a je lecimy tylko na 4 dni. A słuchajcie, tak jest, ponieważ było taniej. Taniej po prostu było wykupić jeden duży bagaż, niż dokupić sobie Priority i pierwszy raz mieliśmy taką akcję, że Wizard nam doliczył 400 zł za dziecko. Nie wiem, czy to za wózek i czy to właśnie z uwagi na to, że nie wykupiliśmy Priority, tylko tej walizki, czy po prostu Edek już, nie wiem, może skończył rok i dlatego tak jest? Nie mam pojęcia. Musimy się doczytać, ale faktycznie 400 zł więcej zapłaciliśmy za bilety, bo policzyło nam za Edzia. Pamiętacie, jak wam pokazywałam taki komplet, który kupiliśmy w TK Maxie Edziowi? Uprałam to i zobaczcie. Patrzcie, co się tutaj dzieje. Spójrzcie. Proszę. Po prostu to w taki sposób schodzi. To nawet nie trzeba się wysilać. Tylko po prostu to schodzi. O, proszę, raz. Dlatego jak ja słucham czasami od innych, że wolą sobie kupić coś markowego, to jest Donna Karan. Tak jak Tommy, czy jak, nie wiem, jakieś tam inne marki. Że to jest markowe i lepiej kupić coś markowego, bo płaci się za markę. To zobaczcie, jakiej to jest jakości. To jest wszystko chińszczyzna. To jest po prostu takie dziadostwo, że żal, naprawdę żal. Że ja ten napis muszę teraz cały odrywać, słuchajcie, zobaczcie. Masakra, szczerze mówiąc, z czymś aż takim to się nie spotkałam jeszcze, żeby po jednym praniu coś takiego się wydarzyło. Dobra, no, postaram się to całe zadrzeć.
zaprasuję i zobaczymy, czy w ogóle widać, czy nie ma śladu po kleju. Mam nadzieję, że nie będzie, bo ta bluza mi się bardzo podoba. Ma piękny kolor i naprawdę super fason. Chciałam w ogóle dzisiaj ją Edziowi założyć na drogę. Strasznie w ogóle lubię, jak latamy w ciągu dnia. Mam na myśli, jak latamy, wiecie, no właśnie tak jak teraz, że mamy chyba lot o 15, dlatego, że tak na spokojnie można wszystko ogarnąć. Edziu ma drzemkę, ja mam taki luz. Mogę sobie właśnie poskubać jego bluzę, poprasować wszystko. Właśnie jesteśmy na lotnisku, oddaliśmy bagaż i dowiedzieliśmy się rzeczy, która nas nurtowała. Jak to jest w Wizerze? Słuchajcie, w Wizerze jest tak z wózkiem, że nawet jeżeli ma się taki wózek, który się składa tak jak koja, to możecie z nim wejść na pokład samolotu, wyłącznie jeżeli macie wykupione priority i ten wózek zastępuje wam taki bagaż podręczny, czyli nie możecie niby mieć walizki i wózka. My tak wiele razy mieliśmy. Pani nam teraz powiedziała, że tak nie można, a jak nie mamy priority, to musimy ten wózek zostawić pod samolotem. Nie możemy z nim wejść na pokład samolotu. Zapytaliśmy się również pani, dlaczego została nam doliczona opłata 400 zł za... Było napisane Edward Kalinycz i 400 coś złotych, z tego co pamiętam. A Edzio jeszcze nie ma skończonych 2 lat, więc nie powinno być za niego opłaty, ale pani nie wiedziała. Powiedziała, że jakby nie ma wglądu do tego. Musimy to sprawdzić, bo jesteśmy bardzo ciekawi. No i tak, Juri teraz jeszcze poszedł na chwilę do auta, zostawiliśmy sobie auto tutaj na parkingu. No i fajnie. I lecimy. Nasz samolot jest troszeczkę opóźniony, tak że chyba pójdziemy sobie na biznes, żeby spokojnie posiedzieć, bo ja czuję, że Edzio jeszcze będzie mieć drzemkę. Mamy, słuchajcie, nową zabawkę. Edzio dostała 2 psychalinki prosiaczka. Także jedziemy z prosiaczkiem i jest fajnie. No i słuchajcie, mamy nasz aparat. Zaraz będziemy robić pierwsze pamiątkowe zdjęcie na lotnisku. Dzień dobry moi kochani, witamy się już z Sycylii. Będziesz wszystko teraz wyjmować, tak? Przed sekundką wstaliśmy, mam powiem szczerze, że się tak strasznie nie wyspałam. Strasznie, cały czas się budziłam, dlatego że było tutaj dosyć głośno. Nie wiem jakim cudem Edek i Juri się nie budzili. Ja się budziłam co chwilę, gdzie normalnie w domu się tak nie budzę od dźwięków, ale no może to właśnie była kwestia tego, że spaliśmy w nowym miejscu. Edek jest właśnie w walizce. Juri w tym momencie ma terapię. Poszedł sobie ze słuchawkami gdzieś tutaj obok do kawiarni. Mieszkamy właściwie w samym centrum. A my zostaliśmy i będziemy w tym czasie się ogarniać dzisiaj do wyjścia. W co ty się dzisiaj ubierasz, kochanie? W co byś się chciał ubrać? Tutaj mamy nasze leki. Zaraz będziesz musiał dostać witaminę D, mój drogi. Nie, a tego nie wywalamy, dobra? Bo mamusia wczoraj to wszystko prasowała, wiesz? To jest taty i twoja połowa, a to jest mamy połowa. Sprawiedliwie, co? Edzio i Jura mają jedną połowę walizki, a ja mam drugą. Dobra, to jest taty koszula. To są taty spodnie, które pewnie będzie chciał dzisiaj założyć. Ja mu tą koszulę chyba wyjmę, żeby jemu się wyprostowała. Ale się obudziłeś w dobrym humorku, co? Wyjmiemy buta. Edziu! Tylko uważaj, nie ubuzuj, dobra? To jest pusta butelka z skarbonku, wiesz? Nic tam nie ma. Nie ma. No nie ma tam nic. Tak. Mieszkamy, słuchajcie, w takiej bardzo wąskiej, urokliwej uliczce. Ogólnie tutaj wszystko jest bardzo stare, ale ma to swój klimat. Na pewno na taki pierwszy rzut, bo wczoraj już byliśmy na mieście, to Sycylia jest zupełnie inna niż całe Włochy, w których byłam. To są inne Włochy. To są inne Włochy, tak. Ale wczoraj wieczorem tutaj był taki, słuchajcie, klimat. Był poniedziałek, 22, ludzie się bawili na ulicy. Idziemy właśnie po jakieś śniadanko dla Edzia. To jest niesamowite, ale Juri ma coś takiego, że on bardzo chłonie języki, jak jesteśmy gdzieś na południu Europy. I czy to jest Hiszpania, czy to są Włochy, no w Portugalii tak nie miałeś, bo to jest zupełnie inny język. Juri ma tak, jak jest we Włoszech albo w Hiszpanii, że on po prostu rozumie prawie, że wszystko, co do niego ktoś mówi. Masz taki talent wrodzony do tych języków. Dlatego tak ci dobrze szło na hiszpańskim, jak się uczyłeś i bardzo szybko w ogóle... Po każdym cieleniu byłem prawdopodobnie Włochem. Tak. Słuchaj, byłam właśnie w aptece kupić ten lek, o którym mówiła pani Lesia.
Tu jest tak tanio, że ja jestem w szoku. Jura, ja zapłaciłam 3 euro za to opakowanie całe leku. To ja tak cię, jakbyś... Ja tu jest 30 saszetek. Ja za espresso i 2 americano zapłaciłem 3 euro. Za espresso i 2 americano? 3 euro. Bardzo tanio tu jest. 12 złotych. Naprawdę. 12 złotych jedna kawa. To jest, słuchajcie, taki lek, on się nazywa Oki. Możecie zobaczyć teraz tutaj. I to jest lek, który dała mi pani Lesia, jak bolał mnie brzuch. I jest dostępny właśnie we Włoszech. Bardzo mi pomógł. Bierz. No bierz. Wszyscy do niego machają. Z krajem pistacjowym. Jesteśmy w królestwie pistacji. Nie? Nie smakuje ci? I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. Pan na skuterze ma świeże mule. Przechodzimy przez jakiś plac. Nie mam pojęcia jaki, ale bardzo ładnie. Plazo. A tu jest jakiś taki bardzo chyba stary budynek. Opera. My sobie dzisiaj zaczęliśmy dzień od takiego spacerku bez celu właściwie. Czuć tutaj, że jest to bardzo biedna wyspa. Wszystko jest takie trochę zaniedbane, bardzo stare, ale jednocześnie ma to niesamowity klimat. I naprawdę porównując na przykład tutaj Sycylię a Lombardię, no to jest przepaść niesamowita. Przerwa na banana. Skręciliśmy w taką spokojniejszą uliczkę, żeby było łatwiej zasnąć. I się okazało, słuchajcie, że to jest ulica samych domów pogrzebowych. I co sekundę mieliśmy jakieś trumny. I... O, wow. Nice. Także poszliśmy sobie do spokojnego miejsca, pełnego domów pogrzebowych. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the cold. A tutaj, moi drodzy, Etna. No imponująco to wygląda. I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame and I just wasn't enough for you. Stary złamał widelec. Tutaj wszystko jest bardzo świeże, no bo wszystko bezpośrednio idzie z portu. Ja za długo na tym targu rybnym nie dałam rady, bo ja, moi drodzy, mam okres i jestem nadwrażliwa. A starsze tam śmierdziało, więc stwierdziłam, że ja muszę po prostu odpuścić to miejsce. Zobaczyliśmy z daleka piękne miejsce, to jest uniwersytet. Tak. Wróciliśmy do naszego apartamentu, przebraliśmy się, chwilę sobie poleżyliśmy wszyscy razem i lecimy znowu na miasto. Edward jeszcze dojada rybkę i rozgląda się za gołębiami. A my, słuchajcie, zamówiliśmy sobie spaghetti z pistacją. Jestem ciekawa. Ja widziałem to na TikToku. I jak to wygląda? A z czym to jeszcze jest oprócz pistacji? Z oliwą, z... A to jest na słono? Pistacjowy, tak. No jestem bardzo ciekawa, nigdy czegoś takiego nie jadłam. Ja teraz, słuchajcie, zjadłam owoce morza. Matka mu zjadła całą rybę od chłapy. Jakie ochłapy. A jemu smakuje. Ej, Edzio tutaj, słuchajcie, zaskakująco wszystko je. I rybę, i krewetkę, i... Kruasanta z pistacjami, wszystko. Moi drodzy, przyszło nasze spaghetti. Tutaj jest makaron spaghetti, są pistacje, krewetki i pomidory. Strasznie dziwne połączenie. Sprawdźmy, jak to smakuje. O, jest bardzo ciekawy smak. Ten makaron jest bardzo al dente, to znaczy jest tak punkt al dente, tak jak powinien być. Ta pistacja nie jest tak bardzo wyczuwalna przy tym pierwszym kęsie. To smakuje trochę jakby to był beszamel. Muszę chyba jeszcze wziąć jeden kęs. To jest pyszne. Ten makaron jest rewelacyjny. W ogóle się nie spodziewałam takiego smaku, wiesz? Ta pistacja nie jest aż tak bardzo wyczuwalna. To smakuje trochę... Albo dobra, nie będę ci mówić, ocenisz sam. Ale według mnie jest naprawdę przepyszne. Ta pistacja i pomidor. Rewelacja. To jest w ogóle mój pierwszy makaron, który tu jem. To jeszcze ostatni kęs. Jest tak pyszne, tak mi to smakuje. W ogóle się nie spodziewałam, że mi to będzie tak smakować. Mam taki kontent, to ja rozumiem. Trochę czuję się jak w Tajlandii. To jest sztos.
pyszne, co? To jest, ja się w ogóle nie spodziewałam, że to będzie takie dobre. My mieliśmy stąd wychodzić i ja mówię tak, Juri, dawaj już spróbujemy ten, ten to spaghetti. Makaron jest tak, mega taki al dente. Al dente, to sama powiedziałam. Taki, taki... klejący się pod, pod tymi. Jeśli ktoś lubi taki, to ja taki na przykład lubię. Ja też. Jest naprawdę pysznie. Serio. Mega polecajka. No dawno nie jeden czegoś takiego długiego. Kremowego, słuchajcie. Ten makaron się tak ciągnie. To jest takie kremowe. Tu już mogę powiedzieć. Fiu, fiu, fiu. Ekstra. Stuck in the past watching videos of us. I have been